Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam nietypowym pojazdem bitwę. Mianowicie ta troszeczkę już zapomniana V-ka niebieska. Trzymam ją z sentymentu i z zamiłowania do niemieckiej myśli technicznej w garażu. Nie sprzedam jej. Natomiast nerw, jakiego doświadczyła, dotkliwie boli, muszę powiedzieć, ponieważ tą V-eczką grało się zazwyczaj pociskami goldowymi. No i była zabójstwem na artylerię, prawda? Natomiast teraz nerw poszedł i już jest tylko na artylerię. Natomiast tak naprawdę jak mieliśmy 150 penetracji, no to można było uszkodzić naprawdę sporo pojazdów w grze. Teraz jest 100 penetracji, no i niestety już tak łatwo nie ma. Z tą penetracją 150 spokojnie E75 można było gdzieś tam podziubać z boku. Tym razem już niestety nie. No ale zobaczcie, co ja tutaj robię. Oczywiście spotuję w tym miejscu. Troszeczkę mnie wnerwia AMX 12 ton. Tam się chłopaki ustawili. Staram się przede wszystkim nie zginąć. Wyrzuciło na 10 poziomy, czyli właściwie do spotowania idealnie, ale... No ta mapka nie jest stworzona do tego, ponieważ wszystkie ciężkie czołgi zazwyczaj jeżdżą w miasto. No a w miasto ja na pewno tym nie pojadę. Chyba, że już jest koniec bitwy, powiedzmy, to wtedy jak najbardziej. Wtedy można jechać. Dobra, stoję sobie właśnie w tym miejscu. Mam tylko nadzieję, że nie dostanę piguły z bazy, bo w bazie został Super Pershing Tiger 2. No i tutaj jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo ten AMX może podświetlać wszystkich, którzy są na akademikach, czyli po prawej stronie, w kwadracie mniej więcej E0, czołgom, które są w mieście i już widzę się prawie przedarły, czyli mniej więcej na F4. Zaraz zobaczymy. Jedzie, a nie, nie jedzie, ale szykuje się E4. Wolę w tamtego sobie strzelić. Niestety, kurczę, mimo że walę z pocisków HE, bo nie ma sensu goldowych używać, no nie udało się go przebić. Teraz temu, bez zatrzymywania się, ponieważ tak naprawdę no nie wiemy, kto w nas celuje, prawda? No i postanowiłem tutaj go troszeczkę tak lekko dziubać, po 50. Dopóki nie zwraca na mnie uwagi, to można sobie w ten sposób strzelać. No niestety, tam już ma bardzo gruby pancerz i to już jest... nawet z pocisku HE nie można mu nic zrobić. Ale tutaj w gąskę Bóg wierzy za 34. Miałem nadzieję, że go do końca wydaje. 34 życia mu zostało. Ale chyba tak się jednak nie stanie. O, 44. No jeszcze tak naprawdę na dwa strzały jest, ale ktoś tam go zdjął. No dobra, na razie mam 181 obrażeń. Także nic rewelacyjnego. Postanowiłem tutaj troszeczkę wyspotować. Mam lornetę, no ale żeby jej użyć, musiałbym się zatrzymać. A zatrzymanie się nie jest korzystne. Zobaczcie, gość dostał za 120. Nie wiem, jak to się stało, ale udało się go trafić. Dosyć miękki jest ten T57, więc tutaj go może jeszcze raz uda się trafić. Zobaczcie, uwaga. Bach. Za 400... 46 z pocisku HE chciałem zauważyć, ponieważ oczywiście w tył. No teraz za wysoko pocisk poleciał. I już coś walnęło obok mnie, widzę. Może tam na przedłużeniu jest jakiś pojazd. W każdym razie ja tutaj, wiecie, wjechanie w tą alejkę nie jest dobrym pomysłem, absolutnie. I zobaczcie, dopiero teraz no wyłapałem za 408. IS 8 jedzie, w ogóle go nie widziałem, nie wiem, o co chodzi. Czy te pieńki go zamaskowały, czy tutaj jest troszeczkę wyżej, może listowie. Postanowiłem się wycofać, jest tutaj kolega z teamu w E50. No ja z tyłu postanowiłem mu troszeczkę pomagać, mam jeszcze 15 HE, więc na IS 8 to się jak najbardziej nada. Proszę bardzo, wyjeżdża. I teraz tak. Strzelił we mnie, idiota, zamiast strzelać, kurczę, w tego. O, właśnie. Z HE pięknie dostał. Ja oczywiście za tym E50 będę się trzymał, no nie pójdę na pierwszy ogień. Gdybym miał 100% życia, to spokojnie mógłbym zebrać jeden strzał.
Ale tak to będę się za nim chował. Oczywiście w takiej odległości, żeby umożliwić mu manewry. Pamiętajcie, jak z tyłu podjeżdżacie do gościa. No niestety, nie udało się. Jak podjeżdżacie do gościa, to musicie dać mu troszeczkę miejsca. Zobaczcie, tu już słabszy ma pancerz i po 103 wchodzi. O, tutaj przyszedł pomóc mi i strujeczka. Ja będę starał się, prawda, go tutaj... W tą płytę, która jest nieskontowana aż tak. No i tutaj będę się starał oczywiście cały czas przebywać za tym E50. O! 143 mu zostało, no ale... nie dałem się zabić, także fuks. Fuks dosyć spory. No i teraz mogę sobie spokojnie dopiero wjechać w miasto, bo wiem, że tutaj nic nie zrobi. Zrobiłem 1527 obrażeń, w tym jeden bardzo, bardzo fartowny strzał był w tył T-57. Tak wygląda koniec tej bitwy. Myślę, że troszeczkę się w niej działo. Aczkolwiek na tej mapce, no żeby zagrać dobrze tym czołgiem, to chyba... No, trzeba mieć jakieś ponadprzeciętne umiejętności, których ja niestety w graniu czołgami lekkimi na pewno nie mam. Okej, żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia.